You forget Lord Ember has another. I hear he guards it with his life. My lord, I wish only for peace in the household. The opal is mine. I won that bet, Morris. I won it. Dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. O ciekawym przedmiocie znajdującym się w posiadłości Lorda Ebrama. Nothing like mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Everyone's gone in. Black as pitch out here. They doubled the watch.
This castle's as old as South Quarter. See the way the stone is? Pulled off an army. Probably has. You really think so? Who knows? It's an old part of town. Streets are all different here, unlike Muldale or Stone Market. What do you know about it? I could have been in the city watch. I knew it that well. I could find my way around blind. Bet you keep things. You wouldn't believe it. Saw a rat once as big as a dog. I saw a man, dead in the street, without his skin. Come on, who takes somebody's skin? Could be... Nah, I won't say it. Nobody knows the whole city. How old it is, how many times it's been built over. Not the Hammerites, nobody. Cóż, damy teraz sygnał kucharzowi, aby otworzył tajne przejście. It's out. I hope that cook is as good as his word. No czy ja dostanę się do zamku w inny sposób? Widzicie, jest wiele sposobów, aby ułatwić sobie życie złodzieja. W grze jest wiele wyjść. To jeden z plusów tej gry. Kuzynie, działania Embera, mające na celu zabezpieczenie opalu, wykraczają już poza zdrowy rozsądek. Założył nową kratę w piwnicy, przed drzwiami skarbca. Jeśli idzie o mechanizm, który nią steruje, moi ludzie szukali wszędzie bez rezultatu. Wszędzie, z wyjątkiem komnaty Embera. Gdybyś się czegoś dowiedział, daj mi znać. Ember przygotowuje się do powrotu Juliana. Zawsze trzyma medalion Rutherfordów przy sobie. Nie tylko ze względu na jego wartość w złocie. Bez wątpienia Lady Elizabeth wyczuła, co się święci. Zapewne również zauważyłeś jej zniknięcie. Co do nas, musimy zdobyć przychylność tego, kto zwycięży. Nasz czas nadejdzie. Przede wszystkim bądź ostrożny. Kuzyn C. Benwiku. Złe nowiny z miasta. Medalion zaginął. Julian, rzecz jasna, wietrzy zdradę. Który z kuzynów mógł to zrobić? Nestor. PS. Jeśli to twoja robota, powiedz. Stanę po twojej stronie. To było sprytne. Jednym z głównych zadań na każdym etapie jest zdobycie pewnego procenta kradzionych dóbr. Jak dobrze pamiętam, my mamy zdobyć 40%, lecz nie zaszkodzi, jeżeli zdobędziemy tego o wiele więcej. Tutaj znajduje się pijany strażnik, którego uwagę łatwo odwrócimy. Cóż. Pamiętajcie, im ciemniej, tym lepiej. Znów spróbuję odwrócić jego uwagę kielichem. Więc jeżeli teraz to nie odniesie sukcesu,
to użyję czegoś innego. No, zadziałało. The Rutherford family vault. That opal is as good as mine.